Cześć, to ja, Terlus, i witam Was po dość długiej przerwie. W takim odcinku nową serię chciałbym zacząć, bo ogólnie już od dawna chciałem przyjść na językowy content. No i to taki pierwszy odcinek, taki, że tak powiem, treściwy o właśnie z takim językowym contentem. A więc zacznijmy. Skąd mamy U? Kreskowane. No, trzeba by się cofnąć jakieś 600 lat wstecz. Wystarczy tyle. Wtedy U to było najzwyczajniej długie O, czyli O. Kreska nad samogłoską to historycznie długość w polskim. W późniejszych czasach długie O się podwyższyło do U. Coś pomiędzy O a U. No i straciło długość. I tak zostało do dziś w niektórych dialektach oraz w języku kaszubskim. No ale wymowa się ruszyła i ruszyła ona do U. I dzisiaj jest z nim identyczna jak w literackim polskim. Tutaj ciekawostka, bo co do słów jak Jakub, but, nuta. Kiedyś zapisywano je przez U z kreską, konkretniej do 1936 roku. Już wcześniej niepoprawnie pisano Jakub, nuta, but, żuraw, bruzda i tak dalej przez U otwarte. Żuraw czy bruzda to słowiańskie słowa akurat, odziedziczone z prasłowiańskiego, ale U z kreską w nich było niewymienne. I zmienili pisownię na U, skoro i tak wielu tak pisało. Znaczy chodzi o U otwarte. Dziwne, że nie zmienili pisowni góry czy króla. Możliwe, że to dlatego, że po prostu te słowa były tak pospolite, że dziwnie by było je zmienić, no i też pewnie z powodu tej pospolitości więcej osób pisało je poprawnie. Tak mi się wydaje. A z Jakubem, nutą i butem też się rozchodziło o U niewymienne. Ale historia tych trzech słów jest inna, bo to nie słowa słowiańskie, a zapożyczenia. Jakub jest od niemieckiego Jakub, nuta od łacińskiego nuta, a but od staroczeskiego bot. W nich O przeszło w U i dochodziło do wielu błędów ortograficznych. Ale dziwne by było, gdyby istniało jedynie długie i krótkie O, nie? A reszta tylko krótka. No i tak nie było. Istniało na przykład A. Kiedyś było zwykłym długim A, a później się cofnęło do O. I w niektórych gwarach tak się je wymawia do dziś, a w niektórych identycznie jak O. Ale ono zlało się ze zwykłym A już dobre kilkaset lat temu, z 400, poza tymi dialektami rzeczesna. Oto przykłady wyrazów z A kreskowanym. Masz, piasek, dawać, naród. Przeczytam tutaj teraz z A pochylonym i jeszcze z A długim. A pochylone, czyli to O. Mosz, piosek, dawać, naród. No i z długim A. Masz, piasek, dawać, naród. No tutaj przeczytałem U kreskowane jak U otwarte. Ale cóż. Ciekawostka. W starych tekstach znajdziemy jakby odwrotną pisownię. Tam gdzie historycznie było krótkie A, jest A z kreską. A tam gdzie długie, A bez kreski. Dlaczego? Możliwe, że dlatego, że po węgiersku literka A jest wymawiane tak jak polskie dialektalne O, a węgierskie A z kreską jest wymawiane jak długie, bliższe polskiemu A. Istniało też E z kreską, które do dziś istnieje w dialektach. Jego wymowa waha się od E przez polskie Y aż do I. Tak samo w języku kaszubskim, gdzie E przetrwało. E po I było nieme. Choćby w wyrazie świca albo kobita. Stąd właśnie potoczne słowo kobita. E jednak nie wszędzie przeszło w E. Przeszło gdzieniegdzie w Y lub I, jak w słowie moim. Chodzi tu o rodzaj nijaki. Kiedyś to było moim. A twym, ponownie chodzi o rodzaj nijaki, było twem. Mówię, że chodzi o rodzaj nijaki, bo w męskim te formy brzmiały moim i twym. Były też długie I, y, u. Jednak one zlały się z krótkimi formami najwcześniej. I u są spółgłoskami przymkniętymi,
takową była. Obecnie jest troszkę niższa. Nie miały one więc jak się podwyższyć, bo spółgłoski przymknięte to są jakby najwyżej. Tak jak to robiły pozostałe samogłoski. Język kaszubski jednak zrobił ciekawą rzecz. Skoro samogłoski się podwyższały, to wysokie się obniżyły. Chodzi o wysokie krótkie, bo wysokie długie zostały tak jak były. Obniżyły się do szwy, czyli takiego można by rzec neutralnego dźwięku, którego w angielskim jest odgroma. Jest to dźwięk A. Na przykład kaszuby to kaszaba po kaszubsku, bo U i Y były tam krótkie, a ludzi to ledze. Były również długie nosówki, a właściwie to były w prasłowiańskim, bo polski zlał słowiańskie nosowe on i ę w nosowe a, a długie on i ę w długie nosowe a. Tak, prasłowiański miał te same nosówki co współczesny polski, ale były one trochę gdzie indziej. Na przykład polska ręka to w prasłowiańskim rąka. On było krótkie i przeszło w krótkie a, bo tak zapisywano, jak teraz widzicie na ekranie, staropolską nosówkę. Później krótkie a przeszło w ę, a długie w on. Stąd właśnie też pochodzi pisownia on, dlatego piszemy a z ogonkiem, bo to kiedyś było nosowe a. W wielu miejscach można poznać, gdzie historycznie było on, a gdzie ę. Nawet jeśli w polskim obecnym tak nie jest. W polskim spółgłoski przed e, chodzi o prasłowiańskie e, się zmiękczały. Nie tylko w sumie prasłowiańskie e, też z jakichś bardzo starych zapożyczeń. I w polskim właśnie te spółgłoski przed e się zmiękczały. Na przykład prasłowiańskie besada dało nam biesiadę. Z tym właśnie bie jest miękkie by. Prasłowiańskie e również tak robiło. Na przykład ciężki ma miękkie ci od prasłowiańskiego tężyku. A mięso lub miękkie, słowo miękkie, ma miękkie mi od prasłowiańskiego mięso i mękku. Oto przykład zapisku średniowiecznego z oto tą literą. Napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy. Tutaj tego już nosimy nie widać, ale można zobaczyć na końcu słowa modlitwę. Widać właśnie to o z taką kreską. I to samo widać w jąż, które wygląda inaczej niż byśmy zupełnie je obecnie zapisali, ale widać jednak tą literkę A z taką kreseczką. A więc to by było na tyle. Dajcie proszę znać, co myślicie o tej nowej serii. To akurat jest o polszczyźnie słów trochę, ale słów trochę nie będzie tylko o polszczyźnie. Planuję też robić odcinki o innych językach, na przykład o kaszubskim słów trochę, a także o innych językach, które mnie interesują, a także o językach sztucznych, inaczej zwanych konlangami. Więc proszę dajcie znać, jak wam się to podoba. Pozdrawiam was. W szczególności pozdrawiam The Dark Ridera 1815. I miłego dnia. Cześć.